Proszę Państwa, niesamowite emocje w meczu polsko-litewskim. Szałliwi zebrał to. Kibice z ławki domagają się faulu. Sędziowie inaczej potraktowali ten fragment gry. Piłka sporna, ale tak czy tak dla Sopocian. Z boku wybija zawodnik z numerem 35, Kobel. Proszę Państwa, sytuacja się tu zmienia jak w kalejdoskopie. Rashi. W tej chwili zostało do zakończenia meczu 1 minuta 50 sekund. Prowadzi zespół żółto-czarny, czyli Tref Sopot, 7 Sopot, 50-48. Pozdrawiamy panią dyrektor, pana dyrektora i panią dyrektor. Walda. Mochnacz. Co? On. Półgotycki, przepraszam. Oj. Sto sekund zostało do końca. Jak on się nazywa? Kobel dobrze broni, nie odpuszcza. Ale jak łatwo zdobywają punkty teraz Litwini. Mamy remis po 50. Sekund do końca, jest remis po 50. Ojej, co się dzieje? Na pivot pójdzie. Dużo piłek dokierowanych do shootera. Zbiera. 25 sekund, chyba będą grać całą akcję. Czy będziemy mieli dogrywkę po 50? 14, 13. Jeszcze jest czas. Padło! Półgotycki! Na 5 sekund. Ale emocje, proszę Państwa. Pierwsza sprawa. Próbujemy 12. Powiedzieliśmy, że on zdecyduje o każdy raz. Nie ma sytuacji, że nie wiesz. Jeżeli wybije piłkę, będą wybijali z tamtego miejsca. Obojętnie, który wybija, podwajamy 12, tak? Czyli nie mogę zostawić Sebastiana z 12. Sebastian, jesteś za 12. Zapytam tutaj stoli, jak zakończy się spotkanie dogrywką, za jednym wygrają, czy zostanie ten wynik? Zostanie ten wynik? Pięć sekund do końca meczu. 52-50. Koniec!
zespołami litewskimi, a polskimi. Слушай, нам новый график, дай, такого не...